kolejne bardzo miłe spotkanie w czasie Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa. Tym razem narodziny nowego browaru kontraktowego, browaru Szałpiw. Witam Jana Szałę, jednego z ojców, z dwóch ojców, w którym jeden jeszcze jest dodatkowo ojcem. Janku, powiedz, skąd decyzja na browar kontraktowy, jaka koncepcja, a o piwach jeszcze za chwilę. Skąd decyzja? No wiesz co, no naszym marzeniem od początku, gdy zaczęliśmy ważyć piwo w domu, było to, żebyśmy się mogli podzielić tym piwem z ludźmi, którzy chcieliby się go napić. Po pewnym czasie, po wielu latach, że tak powiem, domowych doświadczeń, zdecydowaliśmy, że jest ten czas. Polski konsument coraz bardziej zaczyna szukać jakichś ciekawych produktów regionalnych i stwierdziliśmy, że to być może się uda, że jeżeli wyjdziemy z takim piwem niszowym, właśnie ważonym na podstawie receptur, które ważymy w domu, to się może udać. No zaczęliśmy, że tak powiem, dosyć ambitnie, zaczęliśmy od piw belgijskich na razie. Mamy w tej chwili trzy piwa uważone, odpowiednio 13, 16, 19. Pierwsze to jest belgijskie Pale Ale, nasza interpretacja. Drugie to jest piwo w stylu Dubbel, belgijski. I trzecie to jest Triple. I tutaj się troszeczkę wzorowałem na nowej modzie w triplach belgijskich. On jest chmielony chmielami amerykańskimi, także jest taki, powiedziałbym, na czasie w porównaniu do tych innych piw, które teraz górują u polskich konsumentów. Dlaczego takie piwa? Wiesz co, no, lubimy Belgię, lubimy te style i na początek wydawało mi się, że to może być całkiem ciekawe, tym bardziej, że odpowiedników tych piw w Polsce póki co na razie to nie ma. No, Artezan wypuścił dubla, był całkiem dobry, ale już zniknął, także czas na naszego dubla na początek. Co jeszcze mogę wiesz, ciekawego powiedzieć odnośnie tych piw? One są refermentowane. Mamy refermentację zarówno w butelkach, jak i w kegach, także że tak powiem, przeniesienie tych domowych doświadczeń jest prawie, że w 100%, ponieważ w domu też mamy refermentację, tylko że tutaj na większą skalę to się już w szczegółach zupełnie okazało, że zupełnie inna bajka, ale jest. Właśnie Janku, festiwal we Wrocławiu to miejsce, w którym debiutujecie z piwami. My przyjechaliśmy specjalnie z Olsztyna, żeby się spotkać z browarem i za obowiązek uznajemy tą rozmowę, gdyż browary kontraktowe mnożą się, prawda? Ale ważne browary kontraktowe to te, które nie będą szły utartą drogą, tak? Piw chmielonych amerykańskimi chmielami. Wasz pomysł na Belgię jest bardzo fajny. Tomek Roga, czeski, deklarował nam dzisiaj, że będzie się starał promować brytyjską kulturę piwa, piw sesyjnych, pompowanych. Właśnie wy z Belgią, ale nie chciałem o Belgii, chciałem o Wielkopolsce, tak? Z tego, co się orientuję, jedynymi piwami refermentowanymi jest seria Comes z browaru w Miłosławiu, to jest Wielkopolsce. Powiem szczerze, że kiedy wyjeżdżałem z domu, moja teściowa, rodowita Wielkopolanka, powiedziała, że jedyne piwa, które mam przywieźć dla niej, to wasze, ze względu na nazwę. Powiedzcie jeszcze coś o tych typowo wielkopolskich nazwach, czy to jest ukłon w stronę miejsca, z którego pochodzicie? Tak jest, no jesteśmy z Poznania, nie wstydzimy się z tego, że jesteśmy poznaniakami i chcieliśmy też nawiązać do poznańskich tradycji, no. Wydaje mi się, że nazwy są o tyle ciekawe, że budzą jakiś podziw czy jakieś zainteresowanie. No, jak przyjdzie konsument zapytać się o piwo, powiem, że mamy Bździągwę, no to budzi uśmiech na twarzy. Kogoś, kto nie zna gwary poznańskiej, no dla takiej osoby jest to pewien problem, ale myślę, że nie jest źle. Jeżeli chodzi o poznaniaków, to mieliśmy już tutaj, że tak powiem, wywiad od pubów, które w Poznaniu od nas biorą piwa. Konsumenci bardzo sobie chwalą raz, że piwa, a dwa nazwy. No, poznaniacy myślę, że są zadowoleni z nazwy. Właśnie, to ja zapewniam, że żeby się napić browaru z kontraktu Szałpiw, nie trzeba jeść sznyki z glancem na śniadanie, ale proszę... Sznytkę z leberką można zjeść. Sznytka z leberką jest o wiele lepsza. Janku, jeszcze na koniec w takim razie opowiedz o miejscach, w których będzie można się napić waszego piwa, czy już jakieś ustalenia stali odbiorcy, miejsca, które zagwarantują, że browary
szał piw będzie można się napić? Znaczy przede wszystkim można się napić naszych piw w Poznaniu. Na miejscu nasze piwa leje Setka Pub, leje Ministerstwo Browaru. Dostępne są w butelkach w piwach Świata na Głogowskiej i w centrali piwnej na Mickiewicza. Mamy też bardzo dobre kontakty z Krakowem, także w Krakowie jest dostępne w Omercie, na ich multitapie, także w strefie piwa. No, mam nadzieję, że w Łodzi na pewno będzie dostępne, może w Warszawie, zobaczymy. No. Działamy zaledwie od 2 tygodni, także musimy dopiero sobie na te nasze kanały przetrzeć. Janku, dziękuję Ci zatem za rozmowę. Zapraszamy na piwa z Szał Piwu do Poznania oraz na ich desanty do Małopolski, Mazowsza, no i do wszystkich rozpoznawalnych miejsc piwnych w naszym kraju. Dzięki również.